Vlogmas dzień 18. The snow is falling down. I've been longing for this Christmas. When everyone's around to share this holiday. Yes, it's a time of happiness, a time of joy. But now this year is twice as special. Cause I'm hoping for that we'll fall in love in this winter land. Could we fall in love? Kochani, witam Was w niedzielę. Ja już ubrana w gruby sweter. Powiem Wam, że rzadko go noszę, ale bardzo go lubię. Na zimę on jest idealny. To jest sweter, który dostałam kiedyś od marki Sew Me, chyba rok czy dwa lata temu, już nie pamiętam dokładnie. I on ma w sobie 25% zwykłej wełny i 25% wełny alpaki, z tego co pamiętam. No jest naprawdę taki gruby splot, aż może być problem, żeby włożyć rękaw, wiecie, w płaszcz. Także dzisiaj założę ten luźniejszy, ten, który ostatnio noszę. Chociaż planowałam ubrać ten weekend ten brązowy, cieplejszy. Ale jak już mam taki ciepły i gruby sweter, to raz, że nie wcisnę ręki w tym grubym swetrze, a dwa, że to już będzie na tyle grzało, że mogę założyć ten cieńszy płaszcz. I tak, on jest taki krótszy, ale tutaj się tak ściąga, no i naprawdę jest ciepły, fajny ma ten splot i taki beżowy kolor, także dzisiaj taki gruby sweter, a idziemy na spacer, jeszcze dokładnie nie wiemy gdzie, także będziemy ustalać po drodze do jakiegoś parku, czy jakiś taki leśny spacer, czy może gdzieś do Sopotu, dopiero będziemy ustalać zaraz przed wyjściem, czy w drodze, ale tak, idziemy skorzystać ze słoneczka, z pogody, no i z ostatniego takiego weekendu przed świętami w tygodniu, to wiecie, popołudniami lub wieczorem tylko jest czas, a wtedy już jednak jest ciemno, więc chcemy no, skorzystać jednak dzisiaj z tej niedzieli. Także pokażę Wam się jeszcze może zaraz, jak ubiorę na siebie płaszcz, czapkę i resztę rzeczy i pokażę Wam, jak to wszystko razem wygląda. No dobrze, słuchajcie, tak to wszystko razem wygląda. Czapka, elementy. Płaszcz zaraz we sprzedaży, kupowałam w styczniu. Torebka Lady Bee Mini z Bigordi. Spodnie stare z Top Shopu i buty Torylco. Już Wam kiedyś pokazywałam, już oczywiście naniosłam piachu, ale odkurzę jak wrócę. No i ten sweter to właśnie Sew Me. Także ja ubrana ciepło, beże. Kiedyś się zarzekałam, że nie lubię beżowego koloru. Teraz cała w beżach. No prawie. Mogę już wychodzić, także jeszcze tylko wezmę szalik. I szalik to Me and Bugs, także ja już nie przedłużam, wychodzimy, no i zabieramy Was na spacer. No dobrze, dojechaliśmy do Sopotu, zaparkowany praktycznie, tam jest stadion i idziemy w stronę plaży, ładujemy się słoneczkiem, no i pewnie dojdziemy do Sopotu gdzieś do molo, zobaczymy, tam jest lodowisko, ale Kuba nie da się namówić, chciałam się wrócić, żeby zabrał swoje łyżwy. Ale chyba będziemy musieli poczekać, aż pójdziemy tam w Gdańsku na to duże takie pod zadaszeniem, bo tutaj jest takie otwarte, ale też fajne. W środę możemy. W środę? No dla mnie spoko. Byle przed świętami jeszcze sobie raz pójść, a potem możemy jakoś częściej. Ale tu też bym kiedyś przyszła do Sopotu, bo myślę, że może być fajny klimat, tylko wtedy właśnie żebyś ty już miał swoje łyżwy ze sobą. Może też się skusisz na swoje. No właśnie chciałam powiedzieć, a ja może kupię w końcu, czy nie? Miałam już to zrobić jakiś czas temu. Teraz są podwyżki, to chyba warto. Podwyżki, że co, że będą droższe? No wypożyczenie. A, że wypożyczalnie, no ceny poszły w górę, słuchajcie.
5 zł drożej niż rok temu, jak pokazywałam na Vlogmasie czy gdzieś za wejście, wypożyczenie też chyba drożej. A poprzedniego roku jeszcze jak sprawdzałam gdzieś w internecie, było jeszcze 2 czy 3 zł taniej. Także no niestety, wszystko drożeje. Ale no sezon na łyżwy dopiero się zaczął, więc jakbyśmy kilka razy pochodzili, taki trochę trening, nie? Godzinka jazdy, to myślę, że czemu nie? 2 sezony i ci się zwrócą. 2 sezony? Chyba, że będziemy chodzić 2 razy w tygodniu. No wiesz, nawet tak ma mi się to nie zwrócić, no to fajnie chyba mieć swoje, jak się częściej chodzi. Tutaj idziemy? No, albo tam. Ale fajny chodnik! Powiem, że jest ładnie, że jest też zimno, ale ładujemy się. Mewy latają, ładujemy się. Ładujemy się. Co chciałam powiedzieć? Że się ładujemy. Stoimy na stacji ładowania, ponieważ słońce tutaj pada, więc ładujemy się w tym momencie. I tak myślę sobie, że może jakaś herbatka by się przydała. Ale jest pięknie. Tam jest zlot mew. Latają. Oh, how I wish for the Christmases of old, where the snow would fall and the air was crisp and cold. Słuchajcie,
My już w drodze powrotnej, ale jeszcze chyba z 12 minut mamy iść z tego, co Kuba sprawdził, więc niezły spacerek. Ile to już mamy? Nie widzę. 3:26. Ponad godzinkę. Tamtą stronę trochę wolniej szliśmy, bo wiecie, tu zdjęcia, tu coś tam, a teraz już szybciej, ale co chciałam powiedzieć? A, o tym lodowisku. Że może się wybierzemy. Nie wiem, czy na vlogmasie jeszcze, ale fajnie takie małe. Myślę, że będzie klimatycznie wieczorem, jak te lampeczki tam się świecą. No na pewno zimniej niż na tym, na którym chodzimy. No i jest mniejsze, ale wejście ile było? 12 normalny, a łyżwy? 8 zł. No, a tam, gdzie my chodzimy, wejście samo kosztuje 20 już. Plus łyżwy. No, ale tam jest naprawdę sporo miejsca. Fajnie się jeździ. No i jest zadaszone, więc jest trochę cieplej. No, ale wiecie, tutaj jest taki fajny klimat. Jednak, no, przy molo lodowisko, więc myślę, że tak wyjątkowo. Patrzcie w ogóle, jak jest pięknie. No, uwielbiam takie niebo. Jak zmienia kolory. I co? Wracamy do domu. Jakaś herbata. Zupkę trzeba zrobić na obiad. A którą mamy już godzinę? Ojejku, to już jest za 5:03. Jakoś tak tam, słuchajcie. Uciekł ten dzień znowu. Zaraz będzie ciemno. Więc dobrze, że wyszliśmy wcześniej, bo w sensie wcześniej. Mogliśmy wyjść jeszcze wcześniej, ale że zdążyliśmy, póki jest widno. Bo jest troszeczkę przyjemniej. No dobra, to my wracamy do samochodu i w domu jakaś herbatka by się przydała na rozgrzanie. Witam się z wami już później i jestem właśnie w trakcie montażu poprzedniego vlogmasa i tak naprawdę zaczęłam go montować dopiero dzisiaj, jak wróciliśmy ze spaceru, ale wczoraj skupiłam się na tych porządkach i też na oglądaniu innych vlogmasów, więc jakoś za bardzo nie montowałam. Wieczorem z kolei oglądaliśmy film i powiem wam szczerze, że noc nie była łatwa, bo już wieczorem bolała mnie głowa. I tuż przed snem trochę przestała mnie boleć, położyłam się i obudziłam się w środku nocy z silnym bólem głowy. Nie mogłam spać, więc w końcu wzięłam tabletkę i no gdzieś tam po, nie wiem, 20 minutach, może pół godziny zasnęłam, trochę się wierciłam. I rano wstałam i po prostu, wiecie, trochę sobie poleżeliśmy, zjedliśmy śniadanie i nie chciało mi się rano gdzieś tam od razu siadać do montażu. I tak w grudniu wstawiam codziennie filmy, jestem regularna, wszystko na bieżąco robiłam, więc uznałam, że dzisiaj może pojawić się ten vlog później. No i też dzisiaj wyszliśmy na spacer, więc wróciliśmy po 15, zanim coś zjedliśmy i tak dalej. Jest już właśnie po 18 i ja jestem w trakcie montowania tego vloga. Myślę, że jeszcze jest godzinę, półtorej mi zejdzie. To nie jest tak szybko, jak się wydaje. Ja najpierw robię takie surowe przycięcia, potem dopiero gdzieś dodaję muzykę, wybieram piosenki, ewentualnie jakieś napisy i też na koniec zawsze oglądam całego vloga, czy wszystko jest ok, czy coś się nie zepsuło, bo czasami gdzieś tam, nie wiem, jakiś plik nagle przestanie działać, więc no trochę to zajmuje i myślę, że dzisiaj pojawi się jakoś koło 20, może nawet trochę później, ale myślę, że nic się nie stanie, zwłaszcza, że właśnie one się pojawiają codziennie i tak się dzisiaj pojawi, tylko że właśnie później, ale no jakoś tak w ten weekend się nie składało do tego, żeby siedzieć przy komputerze i montować, wolałam właśnie gdzieś tam pójść na spacer, zrobić troszeczkę rzeczy w domu, także ja, słuchajcie, siadam dalej do montażu, mam nadzieję, że pójdzie sprawnie, chociaż trochę tego nagrałam, bo jednak jak się robi porządki, to te ujęcia są strasznie długie i wiecie, nie wiem, nagrywa się przez 15, 20 czy 30 minut, a potem w przyspieszeniu to wiecie, 2 minutki zajmuje. Także ja siadam do tego, w ogóle w telewizji leci jakiś fajny film świąteczny i nazywa się Dom na Święta, także jakbyście chcieli coś obejrzeć, to nawet całkiem przyjemny, także polecam, może nie jest to nie wiadomo jaki film, ale przyjemnie póki co się ogląda. Jeszcze dzisiaj nie było kalendarzy, także czas najwyższy nadrobić. Dzisiaj mamy 18 i już widzę, także czekoladkę oczywiście chętnie zjem. Dzisiaj taki dzwoneczek. A co tam The Body Shop ma dla nas dzisiaj? O, 18 też jest tutaj na wierzchu, także dzisiaj raz, dwa okienka można otworzyć.
O, a co to? Maseczka jakaś. Maseczka Vitamin C Glow Sheet Mask. Po 15 minutach Grumpy Skin czuje się nawodniona, obudzona i zdrowsza. Biodegradowalny materiał maseczki. No bardzo fajnie, może nawet dzisiaj bym sobie coś takiego zrobiła. W ogóle myślę, że chyba sobie zrobię kąpiel, bo powiem wam, że troszeczkę zmarzłam. Mimo tego, że miałam ten gruby sweter, czapkę, szalik, to było minus 2, odczuwalna była minus 8, więc znowu troszeczkę przemarzłam. Więc myślę, że taka rozgrzewająca kąpiel wieczorem przed snem idealnie się sprawdzi. Więc może zrobię sobie wtedy też taką maseczkę. Także bardzo fajne, ups, okienko w kalendarzu. I już słuchajcie, coraz mniej okienek jak tak patrzę. No już dosłownie końcówka, no dzisiaj mamy niedzielę, w sobotę już Wigilia, także kalendarze na dzisiaj otworzone, no i ta maseczka, powiem wam, że bardzo fajnie, chyba naprawdę ją dzisiaj sobie zrobię. No dobrze, moi drodzy, vlogmas właśnie pojawił się na kanale chwilę przed godziną 9, ale jest, także mam nadzieję, że ktoś jeszcze to dzisiaj obejrzy, jak nie, to pewnie jutro rano do kawy, do makijażu czy do śniadania będziecie oglądać, ale cieszę się, że jest to zrobione. Już zaczęłam trochę montować ten, żeby nie było jutro takiej samej sytuacji, że wiecie, jestem gdzieś do tyłu z montażem, także vlogmas na kanale, to jest najważniejsze, macie co oglądać, a ja teraz idę sobie przygotować kąpiel, może właśnie też włączę u kogoś vlogmas, bo mam takie zaległości. Wczoraj miałam nadrobić na wspólnej i vlogmas, obejrzałam z 4 odcinki na wspólnej, tam wiecie, jeden trwa 20 minut, i chyba dwa vlogmasy, dwa odcinki, także to jest nic w porównaniu tego, ile tego pojawia się w moich subskrypcjach, a też oglądam kilka dziewczyn i wiecie, one wstawiają codziennie, także myślę, że styczeń będzie u mnie jeszcze takim miesiącem nadrabiania vlogmasów, dajcie znać, jak to u was wygląda, bo no staram się oglądać kilka dziewczyn regularnie, ale jak się okazuje, nawet to przy nagrywaniu jeszcze vlogmasów nie jest najłatwiejsze. Także dobra, słuchajcie, ja się rozłączę i idę przygotować sobie tą kąpiel, trochę się rozgrzeję i właśnie może coś pooglądam, a później wieczorem może coś jeszcze razem obejrzymy. No i czeka tutaj ta maseczka z The Body Shopu, także na pewno dzisiaj sobie ją nałożę. Santa baby, slip a sable under the tree for me. I've been an awful good girl, Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Santa baby, a 54 convertible to light blue. Well, I'll wait up for you, dear Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Just as good if you check off my Christmas list. Santa baby, I want a yacht, and really that's not a lot. I've been an angel all year, Santa baby, so happy.